Watch Newch 566, Minecraft, games, and more. Cześć, Kuźmeczki, jestem Wojtuch 56, witam was znowu w Paladins. Dlaczego? Dlatego, że na kanale Godloryka, czyli Nikolasa Dragona, tam mu się coś zjebało mikro, dlatego na razie nie będzie mógł nagrywać, a ponieważ tam nagrywał Paladinsy, także no, żeby wam nie zabrakło Paladinsów, to też trochę ponagrywam, bo czemu nie, kurde. I tutaj sobie zagrałem właśnie najnowszą postacią, która jest Maeve. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale w każdym razie to jest postać oskrzydlająca flanker typu Sky, który zachodzi typowo od tyłu. Dodano ją właśnie w patch 43, takim walentynkowym, który wyszedł dwa dni temu, tak mniej więcej. No. I zaraz wam pokażę objętości, jak mi się to załaduje. A właśnie, w ogóle teraz powinniście w ogóle tutaj, kurde, ten... mieć Paladins w lepszej płynności, mam nadzieję, dlatego że kurde, czyściłem kompa i zajebiście ta gra śmiga na 60 FPS-ach, jak teraz nagrywam, to 30 FPS-ach spokojnie pośmiga, więc hell yeah. Dobra. Teraz tak, zaraz wam pokażę te skill. Właśnie, w ogóle teraz jeszcze gram na mapie testowej, także tym bardziej będzie Paladins śmigać. Bo mapy testowe właśnie tutaj nie mają większości tekstu, dzięki czemu mają super płynność. Dobra, na początku czekajcie, zobaczmy jakie mamy postacie. Mamy Fernando jednego tanka, ale myślę, że sobie weźmiemy kauteryzację. Kauteryzację, no. Dobra, jeżeli chodzi o skille tej postaci, to tak. Po pierwsze ma taki rzucany sztylet, taki na bliski dystans. Po drugie ma taki, pod prawym przyciskiem ma takie przybliżenie, dzięki któremu możemy szybko zaatakować przeciwnika. Tutaj mamy taki skill szybkości. A, właśnie, pasywnie. Postać może wysoko skakać, taki ma double jump i podku. To jest trochę dziwny skill, który resetuje nam wszystkie umiejętności, także no, niezła postać. Ciekawe jak się będzie to grało, a i ult tej postaci to jest taki, że na wrogów rzucamy jakby taką bombę dymną, przez co oni mają ograniczone pole widzenia. Dobra, weźmy tu, spróbujmy jakoś zajść od tyłu. O, i mogę zrobić te kurde Assassin's Creed'owe akcje. No. Dobra. Zobaczmy, co tu my mamy. Nie mogę tak podbiec, chyba że... Moment. Nie. Aż taki ten double jump nie jest, kurde, powszechny. Ale dobra. Tam. Na razie sobie przyjmiemy punkt czysty. Ale dobra, już widzę tam jakąś postać. Może wezmę... Albo o! Fernando spróbuje. Czy mi się uda? O, widzicie, i taka postać jest właśnie zajebista, bo to już od razu niszczymy wroga. Kurde. Chyba ma jeszcze większy atak niż Sky, ale w każdym razie też bardzo wysoki, więc fajnie. Dobra, zobaczmy. Kurde, i ta postać jest taka niska dziwnie. Zobaczcie, nawet w polu widzenia tak niska, wydaje się mniejsza od tego wózka. Także spoko to zrobili, bo przy innych postaciach to w miarę ta wysokość postaci jest zachowana, a tutaj właśnie macie takie coś. No i dobra. Zobaczmy, może... O właśnie, weźmy taki, taki, jednąć. Próbujemy. Moment. Próbujemy. Coś takiego, jo, Fernando, tak jest. O, i jak widzicie, troszkę mają ograniczony czas działania te. O kurda! Wiedziałam. Dobra. O, ładnie. No i nice. Mamy 4-4. W miarę z teamem nam się udało. I chyba wreszcie, kurde, ten. Chociaż nie. No, znaczy chyba to wygramy, no bo mamy w miarę dobry team, tym bardziej mamy Ruska, jak widzieliście tutaj na czacie trochę. Więc Rusek zawsze spoko, nie? I ten. Powinniśmy móc to wygrać, tylko właśnie mniej Niko jak na nagraniach, jak widzieliście wcześniej, to zawsze ten tryb ładunku coś tam na mnie idzie jako za wygraną, ale może jak zagram teraz drugi meczyk, to może nam pójdzie, jakoś zobaczymy. Dobra, weźmy sobie to. Nie wiem teraz, czy brać Moral Boosta, chyba sobie wezmę Moral Boosta, znaczy dopalacz po polsku. Albo Kronosa, nie wiem.
Zobaczymy później. No. Tak mniej więcej się prezentuje ta nowa postać. Jeszcze wyszła inna nowa postać zwana Torvald, jest tankiem. Ale to już mogliście zobaczyć na kanale Niko, jak coś to mogę wam dać tam adnotację czy coś. Cześć, o. I nie! O kurde, a nie, wyra nasza, okej. Okay. Opak! Dobra, Androxus mi chyba z tyłu zadział. No właśnie, kurde. Spania skąbany. No. I w przeciwieństwie do Eevee, to tą postacią jakoś umiem grać, bo Eevee też ma to właśnie 1800 zdrowia i kurde, nie umiem nim grać. Dobra, wezmę Kronosa, żeby nam się jeszcze szybciej te skille odnawiały i ten skill do odnawiania skilli. What the fuck? Na serio, ktoś w Paladins wpadł na taki pomysł, żeby właśnie na skill do tego. Ulepszania skilli, no kurde, ludzie. Kurde, pip, pipie, kurde. Dobra, spierdzielam, bo mi tu... No nie! Powoli mnie lubi. Teraz będzie się tak kampił. Chociaż może nie będzie aż tak źle, zobaczymy. Ale przejęliśmy jakoś, bo to przejęliśmy. Szkoda, że będę mieć mało eliminacji, ale ja. O właśnie, teraz usłyszałem, że już właśnie, jak widzicie, ult... O, weźmy sobie tego pipacza załatwił i wam pokażę, będzie moim... No jaki spell! Oj, ten pipacz, oj, ten pipacz, o nie, on dziś dostanie pierdol, on dziś dostanie pierdol, dostać. O! Kurde! Dostać pierdol, to dostanie. O, proszę bardzo, i już dostać pierdol. No! Come on! Come on, kiedy on zginie? Nie może się kampić w nieskończoność. Gdzie on jest? Tu jest. Lul. Przez niego nie pokazałem wam, na czym polega ult tej postaci. No, koniec, luju! Jeszcze trzeba pamiętać, że te noże tak nie do końca prosto idą, dlatego... O, dobra. No i zwycięstwo, kurde, ja przez tego pipa nic nie zrobiłem, no ale cóż. Chociaż zabiłem kogoś na końcu. Zobaczymy, kto będzie miał czołówkę. O, no Rukus. No w sumie, bo jak tam słyszałem, jak ulta używał, to w sumie zasłużył, a zobaczymy, jak to dokładnie się stanęło. Chociaż? Chociaż jak... O! Fernando? Tu killa, więc... Cóż. O, ale dziwne mam... Właśnie, jeszcze dodano do gry questy różnorakie. Dobra. Ale jak widzicie, tu mam jedno z zabójstwo skrywającego, więc fajnie. Ogólnie pierwszy raz grałem tą postacią, ale wiem mniej więcej, na czym polegają jej skilla. O! To bije level nie. No cóż, dobra. Kurde, jak tam... A, się tak trochę słabo wypadłem, ale... Obrażenia... No coś tam zrobiłem z tych obrażeń, nawet o więcej niż inni. No i dobra, myślę, że jeszcze sobie zagramy ładunek, tym razem już będą normalne tekstury i tak dalej. Właśnie, jeszcze jest tryb PvE, czyli Players for versus Everything, ale to może pokażę wam w innym odcinku. Bo to są takie bardzo trudne wyzwania dla postaci, dzięki którym no trochę nam, kurde, przeszkadzają. I znowu zagram sobie mecz, żeby wam pokazać tego ulta dokładniej. No dawać, jedna osoba. Kurczę. Ojej, jak ja nie znoszę, jak te... Kurde, ten... Jak widzicie, troszeczkę też grałem w Rankedy, no w sumie ja cały czas gram w Paladins prawie. Więc dlatego widzicie, że mam tu, kurde, platyny na różnych postaci, aczkolwiek właściwą platynę mam na, tutaj na Pipie i na Torvaldzie. A Torvald to jest właśnie ta nowa postać, teraz wam pokażę. Na Bariku, no... Tylko grałem dwa Rankedy, już mi się nabiło, tak samo było z Fernando, tylko tutaj grałem jednego Rankeda. I z Grokiem tak samo, chyba jednego, tak, Rankeda. Grałem i już mi się nabyła platyna. No jeszcze to niektóre są zbagowane, dobra. Jak widzicie tutaj jeszcze właśnie dobiłem platynę od Torvalda, czyli tą nową postacią, która jest oczywiście obrońcą. Więc tak, wezmę wam, omówię umiejętności. Gauntlet, czyli nasza główna broń, ta rękawiczka fajna.
Właśnie tutaj, jak widzicie, zadaje 50 punktów obrażeń co 1/10 sekundy. Spoko. Chociaż troszkę, według mnie, to troszkę ma za mało tych pocisków do tej rękawicy, no ale w sumie faktycznie trochę, żeby tak była ta postać zbalansowana. Właśnie. Teraz jeżeli chodzi ogólnie o jej życie, to domyślnie ma 3,5 tysiąca życia, ale jeszcze plus tarczy, to ma 9 tysięcy życia. No, niestety już dołączamy do meczu. No trudno. Zobaczymy. Jak nie wybiorę Bejk, to może kurde Torvalds zagra. Zobaczymy. Chociaż może znowu, kurde, jakiś gracz nie dobędzie. Luje. Kurde. No no ludzie. Ja chcę tu, kurde, dalej nagrywać odcinek, a nie, no ale dobra. Mówię wam do końca tego Torvalda. Pod prawym ma skill do ładowania swojej tarczy, która dzięki właśnie tarcza z plus Torvald, to mają razem 9000 życia. I co jest też ciekawe, jeżeli używamy tej rękawicy tego do ładowania tarczy na właśnie jakiejś postaci tankującej, która wystawiła swoją tarczę, to nie wiem, czy to jest zależne od tego, od karty, która wysysa tarczę, ale po prostu wysysa tarczę. Dobra, może... Nie biorę Mike, dobra, biorę Torvalda. Przy okazji dokończę opisywanie skilli. Trudno. O, jeszcze na walentki dodano taki, kurde, spray. Dobra. No właśnie, może wam bardziej to mówię w grze, jak to wszystko wygląda, tym bardziej, że postaci tankujące lepiej mi idą właśnie na rankedach. Znaczy nie na, ja na rankedach, kurde. Na trybie ładunku. Rankedy to wam pokażę, kurde, nie wiem. Widzicie, że tu trochę grałem i mam platynę na Torvaldzie, więc kurde, yeah. Ma 7 level. Więc spoko. Oj, mamy w miarę mocnych graczy, to prawda na złocie, ale mamy ją wysokie levele. Tutaj mamy też, kurde, no. Powiem tak. Mamy tutaj po prawej, no, Szalina, Wiktora i Torvalda. Tak w miarę wyrównane levele. Tutaj po naszej stronie też. Jeszcze mamy Maldambę i Maeve, takich początkujących. No to, znaczy Maeve to ogólnie nowa postać, więc większość graczy teraz jest początkujących, ale Maldama to jest taki początkujący, tak. Przynajmniej to wynika z levela, tak? Że ma drugi level. Bo to oczywiście różnie bywa z tymi graczami. Niektórzy się szybciej przyzwyczają, niektórzy wolniej. Oj, znowu na mapie, którą nagrywałem, kurde, pierwszy odcinek w ogóle, jaki był, spadnicy na kanale. I właśnie, zmieniono też to, że w trybie ładunku teraz mamy 1000 kredytów, dzięki temu możemy sobie tutaj wydać na większą ilość wszystkiego. Dobra, i tyle. Okej, okay, jedziemy. O, i teraz mogę wam dokończyć to, omawianie skilli. Pod prawym właśnie mamy tu swoją tarczę, dzięki czemu jak chyba jak bierzemy tylko ten wreckera, czyli niszczyciela na tarczę, to wtedy możemy kraść tarczę od innych tanków, to tym właśnie skillem. Pod Q mamy tarczę dla jednego gracza, która trwa około 2 sekundy, a pod F mamy takie jakby taki wybuch, który na sekundę zamraża broń przeciwnika. Weźmy tutaj od razu. No chodź tu, maybe już się zniszczy od razu. Właśnie. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Kurde. Też grają. I ogólnie ten skill pod prawym jest bardzo potężny, dlatego że czasami jak pod rankowych sytuacjach jakaś postać używa ulta, to jest bardzo pomocne, żeby właśnie wybrnąć z tego ulta. No! Dajcie mi zabić go! Kurde, ile chciałem go zabić. No, dzień dobry. Maldamba. Ja użyłem tego... A, dobra. Zawsze się mi tam przyda to doładowanie tarczy. A, tylko teraz tu będą nas walczyć z tyłu, bo my żeśmy podeszli. Tak trochę. Gównianie. Dobra, no chodź tu, Wiktor, chodź, już się zniszczę. Kurczę. O, dobra. Dobra, jeszcze... Maybe... No trudno. Chyba, że podejdzie do mnie teraz.
kurczę, tylko Torvalda trzeba zniszczyć. Właśnie to są ciekawe, zawsze pojedynki Torvald versus Torvald. Na przykład, o, mogę mu zaraz tu ukraść tarczę i już jest bezbronny. To właśnie kwestia takiego refleksu. O, i jego ult jest bardzo OP, dlatego że wyrzuca przeciwników. Tak, no, wakuje ich, ale pokażę to wam, gdy będzie trochę ich większe zatrzęsienie. Moment, ooo, chyba teraz będzie ich większe zatrzęsienie. Już nie, dobra, tylko ma damba tutaj. Chodź to! Kurczę, nie. O, chodź tu mam. Kuluru. Bardzo ładuj. Dobra, znowu mamy Torvalda. BUM, kurcze! Okej. Okay. Dobra, no na razie nie jest aż tak źle, jeszcze nie muszę używać ulta. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. No aż tu im starszy, żebyś mogła nas leczyć. O! Wiktor! Czyli kurcze! Ciekawe, czy uda mi się tak, że w tej serii zagram... Może właśnie, zrobię teraz taką serię z Paladinsów, że gram każdą postacią. To było dosyć sensowne. O! Ty! Ja ci mogę ukraść tarczę, Luju. Tak chcesz. O. To ja cztery, nawet nieźle. W miarę nieźle. Dobra. Chyba zaraz będziemy używać tego ulta, dlatego że... Kurde, już tu nas powoli, no powoli nas ten, o! Właśnie, zaraz wam to pokażę, tylko może trochę, o! To jest właśnie ten ult Maeve, dzięki czemu właśnie mamy ograniczone pole widzenia. Okej, okay, co wy tu odpierdzielacie? Weź. Gim, kurczę. Nie! Moment. Weźcie tu. Troszeczkę zgromadzę, gdzie tu Szalin jest? Chodź tu Szalin! No, nie! Nie skitasz się, ja ciebie zabiję. O, właśnie tam Torvald przeciwny używa ulta. Zaraz tu też użyję, kurczę, i będzie. Koniec! Chociaż... No! No nie wiem. O, albo może, dobra, znowu się obejdzie bez ulta. Dobra. Jakoś z tego wybrnęliśmy. Weź, bo ja chcę tylko ulta, no. O, Wiktor. Dobra, a może dobra, pokażę wam tego ulta. O, i właśnie tak ten ult knockbackuje przeciwników. Czemu nagle Paladin spiklakuje? No, pewnie dlatego, że teraz nie nagrywa na mapie testowej. No, chodź. O, tu Wiktor, nie ukryjesz się przede mną. Kurczę, tutaj. A, dobra. No! Ach, zmarnowałem tego ulta. Troszeczkę. O, jeden, niedobrze. On ma tarczę większą. No! Coś tam daje radę, ale jednak... Dobra, wezmę tu u góry, o właśnie, u góry, a jak na dole zdejmę troszkę. I teraz Malda Magii, wdychaj, gdzie ty jesteś, wdychaj mi tu gościu. Wdychaj mi tu gościu, idę się będziesz kitkać. O, już, proszę mi tu zdychać, tak jest. No już, sorry, montuję, kurczę, swoją niewidzialnością. O! I kto tu teraz kradnie sobie tarczę, co? Teraz to idź. Cholerę. Dobra. A, tu nasz bomb. W ogóle oni nie mają bomb kinga. Dobra, okej, tutaj Maeve będzie się czaić. Nie ma Wiktor! Co to było? Ciekawe, że ten, jak Wiktor ultuje, to mój ult na niego nie działa, to jest dziwne. Nie! Dawaj mi swoją tarczę, Luju.
No nie, no kurcz. Jaką miałem serię? A, też 4, no to dobrze. O, i bałki już to ich wszystkich rozrąbię. Dobra, weźmy jeszcze może na obronę jednego, żeby nie zniszczyli, bo też pewnie sobie, o, zajebali w rekera i kurde, przyjąć sobie mister. Mnie rozwalą. O nie! Chociaż nie, Maldamy może rozwalać. O, dobra, dawaj mi tarczę, gościu. Ojej, no kurczę, no dobra. O, zabiję kogoś na koniec? O, zabiłem kogoś. Spoko. No i dobra, 11 na 2, całkiem nieźle. I teraz my będziemy pchać wózek. To ciekawe, czy my damy radę. Mhm, dobra. O, akurat 1000 zbardowałem. Dobra, i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Czekajcie, teraz jakie wam postaci przedstawiłem? Przedstawiłem wam Pipa, przedstawiłem wam Barika, Fernando, Szalina, teraz Torvalda i Maeve. No to w kolejnych odcinkach będziecie poznawać kolejne postacie. Bo czemu nie zrobię sobie taką miniserię? Dopóki Niko nie wróci w pełni gotowy na YouTube. A jak ktoś to właściwie, weźcie go tam odwieźcie Niko, żeby tak trochę właśnie go pocieszyć, że jednak jak go nie ma, to i tak ludzie go... No bo kurde, nagrywa serię z Paladins, nagrywa też serię z Wielbidora i całkiem spoko, bo tu wychodzi. Na pewno lepiej niż na przykład Wertorowi czy Desmi. No, teraz lepiej, będzie zaraz. Wojtów, kurde, narzeka na Wertora i Desmi, zaraz będzie drama o wszystko i nic. No jo, ale kurczę. Mieli nagrywać, nie nagrywają. Shadowa i Tiger też tak teraz z tym nagrywaniem na bakier, a tak to Niko chociaż coś tam nagrał, ale teraz ma przerwę dlatego, że właśnie tam mu mikrofon nie działa. No. Także naprawdę polecam, nawet montaż ma spoko i tak dalej. Płynne materiały też ma. I mnie narzeka, że mam tak zgłoszonego kompa, ale nie ma tak gównianego kompa, nawet ma spoko. Jeżeli chodzi o materiały. No, na pewno lepszego niż mój i na pewno ma Windowsa 10, także to na pewno się liczy. Dobra. Zobaczmy, o, Maldam. Czekajcie, o! I co? Nie ma do Wojtucha, kurde, bo ci ukradnie tarczę. Aaa, Maggie mnie tu. Trochę dupnęła. Z tyłu, niestety. Jak tam idzie, no tak. Niby dobrze, ni to dobrze, ni to źle. Zależy jak się teraz przedrzemy. Okej. Okay. Ojej, no jak tu nikt nie stoi przy punkcie. Okej. Okay. Używa ulta? Spoko. Okej. Okay. No. Nie ma. Nie ma, chodźcie tu. Chociaż nie, dobra. Okej. Okay. Idziemy pchać wózek. Bombki. No i takie granie na luzie w Paladins. Ty, ja ci dam, ty, kurczę. Luju. Koniec z tobą. Dobra, masz tu bombki. Tarcza! O, widzicie? Ta tarcza to jednak ratunek przy ulcie właśnie Wiktora albo Sky. Okej, okay, no to ich też widzimy. O. No. Alin. Ojej. Właśnie to... Ta Maeve to jest postać overpower, ale trzeba się nie nauczyć grać. No! A mógłbym już być teraz robić. Ale dobra, tarcza. Daj mi swoją tarczę, Luju. O, dobra! Jest! Okej, teraz Maldambę, jak się uda. Masz tarczę ktoś. Czy powinno nam się teoretycznie udać. Znaczy no,
Teoretycznie oczywiście, chociaż nie, teraz przy czasie to powinno nam się użyć. VR walka teraz wyrównana, także okej. Dobra, dobra. Chociaż najlepiej podobał mi się ten tryb ładunku ze stacjami, to jednak było ciekawsze trochę. Chociaż z drugiej strony z Gina Overwatcha, no ale jednak. Bo w Overwatchu też był taki podobny tryb na stację. Weź tu bombki! A, no trudno. I bum, dobra. O, seria 6, zarąbiście. Tu szkoda, że żadnego zabójstwa, no ale... Zawsze coś. Mhm. No i dobra. O, i raczej to wygramy. Dobra, i zaraz będziemy kończyć odcinek. Zobaczmy potem... O, okej. Okay. Co tam miał? Czołówkę? Chyba bombki, bo tam było widoczne. No, bombki. Zobaczymy, czy zasłużył. No to patrzmy. No, o, no ciekawe. Dobry manewr. O, dobrze. Dobrze. Kurde, właśnie przynajmniej mieć trzeba dwa zabójstwa i wtedy to się zalicza. O, już rozegra 5 gier. Kompletowane. O je, co, ja byłem gorszy? 261, 265. No, zdarza się, no cóż. Cóż ja poradzę. Dobra, nie dobili się na level nie bardzo. Okej. Okay. Zobaczmy. O! Eliminacja mi tak ładnie. Nie, nie aż tak do tyłu, nie aż tak do przodu, ale co na to. No i myślę, że będziemy tutaj kończyć odcinek. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.